No nie muszę mówić, jaki spadł kamień z serca po tym, jak dowiedzieliście się o wyniku z Torunia. Tak, jeszcze emocje są we mnie. To było niesamowite przeżycie. Nie pamiętam, kiedykolwiek coś takiego przeżywałem. Mimo, że już gdzieś za sobą też awans Zagłębiem, natomiast to było coś nieprawdopodobnego. Szacunek dla chłopaków. Dzisiaj zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby ten mecz rozstrzygnąć na naszą korzyść. Przeciwnik postawił mega trudne warunki. Nie stwarzaliśmy sobie zbyt wielu sytuacji. Natomiast też trzeba dodać, że mimo wszystko też nie byliśmy sobą. Dzisiaj, w dzisiejszym meczu, wiedząc o tym, o jaką stawkę jest ten mecz, ja też dzisiaj nie byłem sobą, natomiast finalnie to się kończy cudownie i jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Mogę powiedzieć, że przy tych wszystkich problemach, jakie mieliśmy na przestrzeni tego sezonu, to mogę śmiało powiedzieć: We are the champions! Panie trenerze, zrobiliście mega niespodziankę, bo mało kto chyba stawiał na Bełchatów przed rozpoczęciem tego sezonu. Zgadza się, natomiast my robiliśmy cały czas konsekwentnie swoje. Z tą młodą drużyną, wraz z tymi kilkoma doświadczonymi zawodnikami, rozwijaliśmy się i doświadczaliśmy tych pięknych momentów z meczu na mecz. I dzięki temu też takiemu charakterowi tej drużyny, przy okazji tych elementów taktycznych, gdzie stracimy najmniej bramek chyba na poziomie centralnym, dzięki temu możemy dzisiaj naprawdę cieszyć się z tego niesamowitego sukcesu. Ale pan zaszczepił trochę tej drużynie właśnie to, że trzeba uwierzyć, że, no, że będzie taka okazja właśnie, aby awansować o szczebel wyżej. Tak jest, wiara czyni cuda, ale nie sama wiara, bo to też ciężka praca, którą wykonywali przez cały ten rok pracy. Nawet i ponad rok. Także to praca, masz to, na co zapracujesz. Zapracowali dzisiaj na to, że możemy się cieszyć z awansu do pierwszej ligi. Co dalej z tą drużyną? Jest już pan w stanie coś powiedzieć, czy dzisiaj o tym nie rozmawiamy? Niech się pan da nacieszyć. Na pewno będziemy w najbliższych dniach z dyrektorem sportowym rozmawiać na temat kształtu drużyny. Oczywiście wstępnie już wiemy. I też chciałbym powiedzieć, że to jest ogromny sukces tych wszystkich ludzi. Między innymi Marcina Węgielskiego, naszego dyrektora sportowego, gdzie wpisywałem się, można powiedzieć, tą politykę grania młodzieżą, jak również prezesa, który wydeptał już tyle dróg o te pieniądze dla tych chłopaków. Nie będę mówił też również tych podziękowań dla zawodników, którzy, proszę mi wierzyć, jak ktoś by nie dostał 2-3 miesiące wypłaty, oni nie chodzili przez te pół roku absolutnie, godzili się na ten moment z tym, wiedząc o tym, że to prędzej czy później zostanie spłacone. Także dla zawodników również ogromne podziękowania i tym wszystkim dobrym ludziom, którym na sercu jest to dobre imię tego klubu. Coś wspaniałego, również i dla tych kibiców to wszystko jest robione. Chcieliśmy dać sobie szczęście, ale również tym wszystkim ludziom, którzy właśnie to, co powiedziałem, mają w sercu dobro tego klubu. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, a tobie wszystkiego najlepszego. Zapowiada się na bardzo dobrego trenera i starszy trener ci życzy. Dziękuję. Dziękuję państwu również. Widzimy się w nowym sezonie Weekend Rowy Day i powodzenia wam też życzę. Dziękuję. Dziękujemy.